Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Celem nadrzędnym dla Śląska na sezon zasadniczy jest awans do najlepszej szóstki ligi. Mniejszym celem jest wreszcie zacząć wygrywać. Jedno jednak mocno powiązane jest z drugim. Pierwsze zależne od drugiego. Nie tak sobie wyobrażaliśmy zakończenie tego starego roku. Mam nadzieję wejść z nową energią, z nowymi nadziejami i przede wszystkim z lepszą formą w ten nowy 2014 rok i zacząć przede wszystkim od już pierwszej wygranej tutaj 5 stycznia. Śląsk wie, że sukcesów nie da się odnosić bez kibiców. Na pierwszy mecz w nowym roku zaprasza więc kapitan wrocławskiej załogi. Bez dwóch zdań, nawet nie ma o czym mówić. Zapraszam gorąco kibiców, mam nadzieję, że zaczniemy od zwycięstwa ten nowy rok i będziemy iść tą drogą. Sporo zmieniło się w zespole po zwolnieniu Milivoje Lazicza. Treningi z duetem trenerskim Jerzy Hudeusz, Tomasz Jankowski są zupełnie inne. Jest bardziej intensywnie, jest krócej niż za poprzedniego szkoleniowca. Ciężka praca przede wszystkim, tutaj się nic nie zmieniło. Pełna koncentracja. Dzisiaj poranny trening naprawdę bardzo dynamiczny, bardzo intensywny i tak krok po kroczku będziemy starać się zmienić pewne rzeczy na lepsze. Tak, żeby właśnie ta forma, o której wcześniej mówiłem, była wzwyżkowa. Nowa miotła w klubie, być może szansa dla dotychczasowych rezerwowych. Na to liczy m.in. kapitan Śląska. Mroczek Truskowski jednak od razu dodaje, że najważniejsze jest, by zespół odnosił sukcesy. Dobro drużyny ponad wszystko. Moja rola to rola rezerwowego, natomiast każdy chce grać, każdy chce się pokazywać z jak najlepszej strony, bo o to chodzi w tym, każdy ma jakieś ambicje. Natomiast naprawdę ja będę najbardziej zadowolony, jak my będziemy wygrywać. Czy minut będzie mniej, czy więcej, to powiedzmy jest drugorzędna sprawa. Chciałbym, żebyśmy zaczęli ten rok właśnie od zwycięstw i to będzie najważniejsze. A zdrowie się przyda, bo jak nie ma zdrowia, to też nie można wejść na parkiet. Mecz Śląska z Jeziorem rozpocznie się w niedzielę o 18 w hali Orbita. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl